Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Demon Diesta przed wami. Kolejny odcinek serii Zagrajmy w Dark Souls 3 Czarodziejem. I właśnie znajduję się w tym naprawdę monumentalnym miejscu, w jakim to miał przyjemność urzędować Pontyfik Salivan. Na szczęście już go tutaj nie ma, bo jakiś czas temu go pokonaliśmy. No i napisaliście w komentarzach pod poprzednim filmem, że fajnie byłoby przejść sobie właśnie dalej w tej lokacji i zobaczymy, co takiego kryje się za tą katedrą. Myślę, że mogę tak to oczywiście nazwać. Powiem wam, że jest to miejsce przed tą władcą Pogorzelisk. Nie ma tak, spoiler na dzień dobry. Wymagane bicie na miazgę. Jest to miejsce chyba najpopularniejsze, jeżeli chodzi o walki z innymi graczami. Tutaj zawsze można znaleźć jakieś znaki do pojedynków, a także można spodziewać się naprawdę masy inwazji, jeżeli jesteście pod wpływem żaru po prostu. Także jeżeli chcecie się pobawić z innymi graczami, serdecznie polecam tutaj przyjść. Oho. Widzę, że chyba ten jeden to mi ucieknie. Ej! Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało w przypadku tych jaszczurek, że jeżeli zabiję jedną, znaczy jeżeli ona troszeczkę ucieknie, a ja będę jeszcze niewidzialny, to po chwili jakby, nie wiem, zapomina, że ja tutaj byłem czy coś. Nie wiem, jak to rozumieć, ale fajnie, cofnął się nawet do swojego miejsca, w którym chyba pierwotnie stała ta jaszczurka. Tam chyba chciała podejść sobie. Dobra, kolejny odłamek tytanitu. Swoją drogą, wypadły mi też migoczące odłamki, które mogą mi posłużyć właśnie do kolejnego już ulepszenia. I wydaje mi się, że już mogę nawet mieć odpowiednią ich ilość. Nie, jeszcze jednego mi brakuje. Ale popracujemy nad tym. No i widzimy teraz tę konstrukcję, którą wcześniej mieliśmy ukrytą za taką czarną chmurą. Także zaraz się temu troszeczkę bliżej oczywiście przyjrzymy. Natomiast tutaj, zobaczcie, mamy naprawdę ogromny, otwarty obszar. I to jest dopiero prawdziwe niebezpieczeństwo. Na górze mamy grupkę patrolujących obszar kapłanów. W tych niebieskich szatach. Są to tacy sami jak ci, którzy byli na biskupach głębin i pojawiali się w drugiej fazie, kiedy to chcieli swoim rytuałem regenerować zdrowie. Temu głównemu jakby biskupowi, którego pasek zdrowia to był pasek bossa jednocześnie. Masa olbrzymów i posłuchajcie delikatnie, ale słychać, że one oddychają. Także to trzeba mieć na uwadze w takim miejscu. Co prawda, nie wszystkie. Na przykład nie ten. No ale któryś tam z nich na pewno żyje. Chodźmy może najpierw tak bokiem, to będzie zdecydowanie bezpieczniejsze i bardziej rozsądne rozwiązanie. Oczywiście tutaj powrócimy sobie i posprawdzam to wszystko, wyzbieram wszystkie skarby standardowo i tak dalej, jak zawsze. Ale najpierw zobaczmy, tak wiecie, pobocze. Co się tutaj kryje? Słyszę, że ktoś chodzi. Ale to są ci kapłani cały czas, tak mi się wydaje. O kurde! A, tam jest jeszcze ten mag. Czy ktoś jest za mną? Nie, te przerażające odgłosy to dobiegają z góry chyba. Dobra, nie będę popełniać tego błędu, który popełniałem ostatnio i dziękuję za zwrócenie uwagi. Nie będę miał tarczy awaryjnie, tylko będę trzymał świecznik, który zwiększa mi oczywiście obrażenia, jakie zadaję moim wrogom. Obrażenia magiczne, rzecz jasna. Także również i podczas walki w zwarciu, nie? No bo to jest broń, która naprawdę wybitnie skaluje się z moją inteligencją. Dlatego obrażenia są tak potężne. Pierścień z mrocznym kamieniem. Za moment sobie zobaczymy, albo może nawet i tutaj jego opis. Posłuchajcie trochę tego. Naprawdę upiorne miejsce. Zwiększa absorpcję obrażeń od mroku. Rycerskie kamienie stanowią symbole prawdziwych rycerzy, a ciemnofioletowymi obdarowuje się nieumarłych rycerzy. Zwiększają redukcję obrażeń od mroku. To jest, słuchajcie, naprawdę przydatny pierścień, tak muszę przyznać. Myślę nad żarem, ale momentalnie na pewno dostanę jakąś inwazję na twarz, a chciałbym najpierw wam tę lokację zaprezentować w pełnej okazałości, ewentualnie później się pobawimy trochę właśnie w pojedynki z innymi graczami. W sumie to nie chcę tu stąd na razie wychodzić, tylko pójdziemy na górę. I tu mamy chyba jedyne wejście, tak mi się zdaje, dokładnie. Moi drodzy, chciałbym też bardzo serdecznie powitać kolejnego już, to jest po prostu niesamowite tempo, jakie utrzymujecie, wspierającego moją twórczość, jakim jest tym razem Daniel Micor. Także Danielu naprawdę serdeczne dzięki za wsparcie, to tak naprawdę duże, tak znaczące i naprawdę mam nadzieję, że się dobrze będziesz bawił dalej. Ja powiem wam,
Wiem, że to brzmi banalnie, ale naprawdę do tej pory nie dociera do mnie to, co się po prostu ostatnio dzieje na kanale, także naprawdę ogromne dzięki wam wszystkim. Nie tylko osobom, które wspierają na Patronite, aczkolwiek to jest oczywiście naprawdę takie, no bym powiedział, mocno odczuwalne wsparcie, ale też są inne formy, rzecz jasna, jak nawet ocenienie filmu, skomentowanie i tak dalej, naprawdę za to wszystko dziękuję. Wiem, że powiedziałem 4 razy naprawdę, ale po prostu mówię to, co czuję w tym momencie, a nie to, co sobie, nie wiem, przemyślałem, czy coś takiego. Patrzcie na tego, jaki jest cwany, chciał podejść do mnie, na plecy już, nie? Tam podbiegł, no ale się zdziwił, że, o kurde, nie ma tego tutaj, nieumarłego. O nie, nie są na jeden strzał, taki milimetr zdrowia musi mi zostawać. A wiecie, co to oznacza? To jest konieczność. Po prostu wzmocnienia kosturu. Aby te obrażenia miały jakiś sens. Podejrzewam, że tych grubszych biskupów tutaj, kapłanów, to nie byłbym w stanie zestrzelić w ten sposób. Bo będą mieli na pewno więcej życia. No właśnie. On się przewrócił od tego strzału nawet. O kurde, nie zmieniłem sobie stustów, no to niezły czarodziej będzie ze mnie tutaj. Naprawdę znakomity. Kurde. Czemu? Kto takie schody w ogóle wymyślił? Czy one nie mają sensu? Też mają te świeczniki takie, widzę. Naprawdę w ogromnym stopniu jednak wpływają na obrażenia. Czasami mogą sporą różnicę zrobić, jeżeli wiecie, na przykład możecie zabić przeciwnika 2 strzałami, a 3, no to już jest naprawdę odczuwalne. Nie można tworzyć z tej strony, czyli klasyk Soulsów. O, chodźcie tutaj. I powiem tak, to jest cały czas Irytyl. To jest oczywiście lokacja, która bije na głowę masę tytułów z branży gier. Aczkolwiek to jest ten obszar Irytylu, który mniej mi się podoba w porównaniu do tego, co było wcześniej. Nadal uważam, że to jest jedna z najpiękniejszych lokacji, w sensie ten obszar nawet, z całego Dark Souls 3, no ale to, co było na początku jednak tego miejsca, to jak widzieliśmy ten most, cały Irytyl w całej po prostu pięknej, pełnej okazałości, no to jest jednak czymś no, nieporównywalnym do tego, co mamy tutaj, bo tu już jesteśmy w środku, widzimy jakiś tam dziedziniec, te budowle już nie wyglądają tak okazale z bliska, w sensie nadal wyglądają znakomicie, ale nie aż tak jak z daleka, nie? Więc to już nie są aż tak spektakularne widoki. Właśnie, one są bardzo ładne, ale nie są spektakularne, to jest dobre określenie. Przepraszam też, że dzisiaj odcinek się troszeczkę później pojawia na kanale. Na pewno go około 14 zacznę dopiero przesyłać, tak myślę, więc niestety będzie dzisiaj prawdopodobnie opóźniony. Nie wyrobiłem się. Zobaczmy może to w ten sposób jeszcze. Serio? Prawie nic? Ja rozumiem, że wy tu jesteście tutaj odporni na magię. Znaczy, nie jesteście jakoś podatni na obrażenia magiczne, no ale bez przesady, kurde, żeby aż tak. Na szczęście to nie są jacyś mega popularni przeciwnicy. No nie! Ja pierdzielę. Kojarzycie taki motyw? Łucznicy na Gzymsach. I zwróćcie uwagę na tę właśnie architekturę. To jest, moi drodzy, moment taki sam, jak mieliśmy w Dark Souls 1. To są łucznicy z Anor Londo i to, co tutaj widzimy, to jest właśnie Anor Londo. Naprawdę. Anor Londo znajduje się w Irytylu. To jest chore. Pamiętam moje ogromne po prostu zaskoczenie za pierwszym razem. I takie niezrozumienie, takie zakłopotanie, że halo, co tu się stało? Ale tak, to jest właśnie naprawdę to Anor Londo, o którym wszyscy chyba, nawet nie grający w Souls, ale kojarzący Soulsy, słyszeli. Nie powiem, że znali, czy znają, ale no, myślę, że każdy gracz kojarzy Anor Londo i kojarzy duet, który tam był, czyli Ornsteina i Smauga. No z pewnością. Swoją drogą, korzystam z nieco innego ekwipunku niż ostatnio. Mam tutaj na myśli inną zbroję. Jest to drangejska zbroja. Ustawiłem ją sobie, bo tak pomyślałem, że będzie bardzo ładnie pasowała do tej lokacji. Serio, wybrałem ją pod kątem takim wizualnym. I zastanawiam się, gdzie jest gość, który tutaj był. A, tam sobie podszedł.
No to nie fajnie, szczerze mówiąc, dlatego że jest przy olbrzymach, które zdaje się, że będą chciały wstać. Czy on ma kostur? Nie, on ma chyba drangejskie młoty. Oho, to ja też się wzmocnię. No i patrzcie. Nie bez powodu zdobyliśmy pierścień, który chroni nas od mroku, bo gość posługuje się mrokiem. No ale za to, że nie zdziałał, nie? 4000 dusz. I dwie włócznie drangejskie. A, nie młoty, a włócznie, faktycznie. Dobra, tam z daleka nie spostrzegłem tej różnicy. Ale tak mi dziwnie ściągnęło podczas tego skoku. Może i walka z nimi byłaby teraz dobrym pomysłem, skoro już mam wybitą całą górę. Kolejny duży odłamek. Ej, tu jest jeszcze jeden koleś. To jest niespodzianka dopiero. Bałem się, że ten już będzie wiele większym wyzwaniem dla mnie. Powiedziałem podczas zabijania gościa na jedną z serii ataków. Dobra, przesadziłem. Ale macie ten sam ekwipunek co ja. Także szanuję was bardzo i proszę o duszyczki. 4000 znowu i tym razem bez przedmiotu, niestety. To byli rzecz jasna NPC. To nie była żadna inwazja, ani nic z tych rzeczy, ale to można było też ocenić po tym, że nie mieli oni żadnej takiej, wiecie, obwódki, że nie mieli... Nie było komunikatu po prostu o inwazji, najzwyczajniej w świecie. To nie jest żywy olbrzym. A ten? Też nie. Czyli tylko tamten chyba żyje. Albo i też ten środkowy. Kolejna duszyczka. Tutaj miałem jeszcze na górze jeden skarb, którego nie podniosłem tak w zasadzie, więc może warto byłoby po niego sobie podejść. Każdy skarb oczywiście jest istotny, nawet jeżeli nie będę z niego korzystał, to mogę zawsze to sprzedać. Ej, tam mnie jeszcze chyba nie było, tak mi się zdaje, bo tutaj uciekałem od tych wszystkich, kurde, przeciwników. No pewnie, że tutaj mnie nie było. Tam jest jaszczureczka nawet. No proszę. Będziemy mogli sobie tędy wejść. Czekajcie, czy ja mógłbym tutaj jeszcze tylko podejść na momencik? Kurde, to by było widowisko, gdybyśmy mogli stąd obserwować, jak ktoś walczy z pontyfikiem Sullivanem, nie? Kurde, chciałbym tego spróbować. Uważaj na mimikra. No nie wierzę, no nie wierzę. Na pewno mnie zje. Mieniam swojego największego atutu, czyli magii. Ale... nawet nie mam na to. No dobra. Zobaczymy, czy ten zadziała, tak ostatecznie. Nie sądzę. Nie. O, to nie jest wyobrażenia. Ej, w jednej ręce robię większe obrażenia? Dlaczego? To jest dziwne. No ale tego stwora nie da się zrozumieć. Nie trafił po prostu. Czy myślałem, że sztywny będę za chwilę. No i proszę bardzo. Bez nawet przyjęcia ciosu na tarczę udało się go pokonać. Bardzo ładnie. 3000 chyba, nie? Wleciały. Złota rytualna włócznia. Zaraz wam pokażę opisy tych wszystkich przedmiotów, ale jeszcze tylko upewnię się, czy przypadkiem tutaj czegoś nie było. Nie. Dobra, niech będą w takim razie opisy. Mamy już dwa przedmioty do sprawdzenia. Przynajmniej dwa. Jest to jedna z rytualnych włóczni wręczanych rycerzom Mrocznego Księżyca, zanim jeszcze Sullivan przyjął tytuł pontyfika. Funkcjonuje też jako kostur. Czarodziejskie zaklęcia rzucane przy jej użyciu kanalizują wiarę użytkownika. Umiejętność, monotonny zaśpiew, skuteczna niezależnie od tego, w której ręce trzymasz przedmiot. I mamy też te dwie włócznie drangejskie. Zobaczcie, obok akurat tego tutaj się usytuowały jakoś. I jest to para włóczni stosowanych przez drangejskich rycerzy, których uważa się za przybyszów z krainy znanej z legendy Zjednoczenia Ognia. Kiedy rozpadły się już formacje rycerzy Drang, rozpierzchli się po świecie, by żyć jako najemnicy. Szybko dali się poznać dzięki swoim pozbawionym osłonom tarcz, agresywnym taktykom, które przepełniały grozą serca postronnych. Umiejętność to szarża. Przenosisz włócznie do biodra i szarżujesz na przeciwnika. Użycie silnego ataku w biegu wydłuża zasięg szarży. Fajna sprawa, aczkolwiek no ja już szermierzem grałem
i się nagrałem. Teraz gramy czarodziejem, ale seria na kanale też, jak piszecie sobie Dark Souls 3 Szermierzem, Demonidia, to na 100% wam właśnie ta seria wyskoczy, ewentualnie polecam sprawdzenie playlist na kanale. Opuszczę to sobie jako skrócik i pójdziemy do jaszczurki. Tak opuszczę w razie co, gdybym musiał tutaj bardzo szybko wracać, a nie będę się musiał przebijać przez tych przeciwników ponownie. Gdzie ona jest? A tutaj, dobra. Myślałem, że już zaczęła uciekać. Nie, w sumie skąd ten pomysł? Uwielbiam tę broń, po prostu ją ubóstwiam za ten zasięg, to jest piękne. Ale może niekoniecznie cieszą mnie skarby tego typu jak ten tutaj. To mogły być trochę lepsze, nie oszukujmy się. Ale powinny być lepsze. Tutaj miałem jeszcze taki jeden skarb, właśnie tak a propos do zdobycia i ostatecznie do niego nie podbiegłem, a jest to jakiś przedmiot, który wypadł mi po prostu z tego kapłana. I warto byłoby to sobie podnieść. Tylko pytanie ze 100 punktów. Jak się stąd wychodziło? Tędy. Fajne są te, kurczę, struktury w tych lokacjach. Niesamowicie dobrze jest to wszystko przemyślane. Jak to się powinno łączyć. Teraz pytanie, czy ten skarb jest, czy może zniknął? Widzieliśmy go przecież wcześniej. I nie podbiegłem do niego. Chyba zniknął. No dobra. Nieważne. Nieważne, nie ma tematu w takim wypadku. Spróbuję przejść jeszcze dalej jakimś cudem. Może się uda. Zbieram chociaż rzeczy, które są tutaj na dole jeszcze. Żar. Ty wstaniesz? Nie, czyli tylko ten wstaje? Naprawdę? Ojejku, prawie całe życie mu zjechałem tym. No to mi się podoba. Ej, Jezus Maria, przepraszam! Chciałem powiedzieć, że w Dark Souls 1 byliście bardziej żwawi, ale tej kondycyjnie widzę, że też słabo. No ale furia taka zdecydowanie, powiedziałbym, mniej do przewidzenia. Trochę bardziej taka opanowana, stonowana, jeśli tak można w ogóle powiedzieć o furii. Jakiejś takiej bezmyślnej, bo myślałem, że on już skończył. A to była chwila, wiecie, taka chwila wytchnienia i zaraz znowu odpalił się. Niesamowite to było. Wiecie co, w sumie z tego pseudo skrótu nie będę korzystać, dlatego że nie mam po co biec na górę w tym momencie. Myślę, że śmiało mogę przebiec tędy. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ci wszyscy kapłani będą do mnie teraz strzelali z tych swoich stanowisk właśnie strzeleckich, jakkolwiek głupio to nie brzmi. Ale mam nadzieję, że ukryte ciało zrobi w tym właśnie wypadku świetną robotę i uda mi się jakoś tak, wiecie, niepostrzeżenie przebiec. Bo oni tutaj są tak typowo postawiani, żeby nas, wiecie, tutaj gnębić. Wow, headshot! I można jeszcze egzekucję zrobić, ja pierdzielę! Chyba nigdy w żadnej serii nie udało mi się tego zrobić na olbrzymie, aż do teraz, moi drodzy. Kolejny żar! O, wpada w moje rączki. A ja słyszę, że jeszcze jakiś olbrzym tu oddycha. To musi być ten. Chyba. Tak! Jest jeszcze jeden! No, bo coś mi nie pasowało, że tylko jeden miałby tutaj niby być. Coś mi tutaj bardzo nie pasowało. Biedny olbrzymie. No. Odłamy jak tytanitu. Tutaj za moment już powinniśmy mieć opcję zregenerowania estusów, z tego co pamiętam, także nie ma żadnego problemu z ich ilością. Rzeczywiście przeżyjemy ten fragment. Przed tą potworność i przed tą izoliczna ściana. Dokładnie o to mi chodzi, moi drodzy. To jest to miejsce, do którego możemy zejść sobie teraz. Ale przed nami potworność. To jest bardzo słuszny komentarz, niestety. Zobaczcie, jaka sztywna jest ta pelerynka. Ja nie wiem, czy to tak poważnie ktoś zrobił? W sensie tak źle? No, tak się to po prostu układa. Pamiętacie tego? Powodzenia! Przyjaciela z mostu? No to niestety mamy tutaj kolejnego, i to nie jednego, a aż dwóch. Masakra. Jezu, tego też wytrąciłem z równowagi. To mi się podoba. O, to już mniej.
Mamy jednego. No ale to wciąż tylko jeden. Teraz by się jednak ta buteleczka przydała. Trochę przeceniłem swoje możliwości. Ludzkie męty, słuchajcie. Oś, tu przydało. Nie. No nie wierzę. Tylko 200 obrażeń w plecy? Ja rozumiem, że pysk to jest może ich jakiś wrażliwy punkt, no ale bez przesady. Kurde. Dobra, słuchajcie, skoczę sobie w takim razie zmienić stusy i myślę, że bezproblemowo pokonam już tego niedobitka tutaj, który został, bo chyba one się nie respią. No, to byłoby bardzo dziwne, gdyby tak było. Także widzimy się przed nimi. Pozwolę sobie powrócić do kapliczki i przebiegniemy też ten etap. Będzie dobrze. To jest mój błąd. Tak jeszcze przy okazji, będąc w kapliczce, pokażę wam, czym są ludzkie męty. Jest to dowód, że wierny Aldrichowi wypełnił swój obowiązek. Dowód wypełnienia obowiązku przez wiernych Aldrichowi, którzy cierpliwie wyczekują powrotu pożeracza bogów. Męty to najcięższy element ludzkiego ciała. Opadają w najniższe możliwe rejony, gdzie zmieniają się w wiążące ten świat kajdany. Czyli to można się domyśleć, że jest po prostu kolejny przedmiot, służący do pogłębienia oddania w danym przymierzu. I taki, który możemy zyskiwać za wykonywanie jakichś zadań, które są na nas nałożone, jako na członków przymierza. Taka ciekawostka, te olbrzymy, które tutaj sobie smacznie śpią, się spawnują, słuchajcie. Jak słychać. O! I jak widać! Nie powinni mi tutaj wejść. Niewidzialność zrobi też swoje, oczywiście. Przecież w razie co można je ustrzelić zawsze, to jednak jest trochę duszyczek. No ale dobra. Mam nadzieję, że też te moje dusze będą do zdobycia raczej blisko. Zobaczmy. W jakim to miejscu będzie? Serio przeszkadza mi ta peleryna, że ona się nie rusza. A, są tutaj przy kolumnie. Może to nie jest najbardziej szczęśliwe miejsce? Dobra, nie respią się. To byłoby chore, gdyby tak było. Ale damy radę to odzyskać. To jest w ogóle jeden z najbardziej wymagających przeciwników w tej grze. Serio. Dobra, spróbujmy. Szkoda, że nie w głowę. O, właśnie, o to chodzi. Tak trzeba z nimi postępować. Proszę bardzo. Pierścień przychylności jest mój i zobaczcie, ile dusz dadza daje taki przeciwnik. Co się dzieje po prostu od tych emocji? Klejnot głębin jest mój. Zobaczmy w takim razie, czym jest pierścień przychylności, aczkolwiek powinniście go doskonale pamiętać z Dark Souls 1. Jest to klasyczny właśnie pierścień, który zwiększa punkty życia, energii i maksymalny udźwig. Pierścień będący symbolem przychylności bogini Finny, znanej z legend jako istota o zgubnej urodzie. Ulotna przychylność Finny zapewnia użytkownikowi więcej punktów życia, energii i podwyższony udźwig. Jest to pierścień, z którego korzystał Lothric, właśnie też w Dark Souls 1. Także można powiedzieć kolejny, niby nowy, a jednocześnie stary i doskonale nam znany pierścień, czy przedmiot po prostu. Podejdźmy sobie tutaj jeszcze do tego miejsca, bo mówiłem wam o nowym przymierzu i zobaczcie, kogo my tutaj mamy w takich, no, lochach, czy ściekach wręcz tego Irytylu. Nie wiem, jak to nazwać. Módl się do arcybiskupa McDonnella. Zobaczcie na to. To jest dopiero upiorne miejsce. Możemy poprosić o przystąpienie do przymierza. Okej, spróbujmy. Mamy. Nowy znak. Wierni Aldrichowi, a także odblokowane osiągnięcie. Przymierze wierni Aldrichowi. Posiadasz teraz dowód przymierza. Ofiaruj ludzkie męty. Na razie może nie będziemy tego robić, ale pokażę wam opis tego przedmiotu. Jest to święty symbol katedry głębin i herb tych, którzy spoglądają poza ogień w głębie wód. Wyposaż się w niego, by zadeklarować przynależność do przymierza wiernych Aldrichowi. Jego członkowie dbają o zapewnienie spokoju Aldrichowi, pożeraczowi bogów. W tym celu przyjmują formę lojalnych duchów i polują na każdego, kto ośmieli się wejść do zrujnowanej katedry. Po założeniu przyzywanie odbywa się automatycznie. Czyli kolejne przymierze. Bardzo fajnie tutaj angażujące graczy w po prostu najeżdżanie innych graczy. Także bardzo pozytywna, myślę, sprawa dla takiego przedłużenia żywotności właśnie multiplayera w Dark Souls 3. W którym to multi naprawdę trzyma się nieźle, aczkolwiek cały czas chyba najlepiej to
W Dark Souls 2, znaczy najlepiej, najwięcej ludzi się bawi w trybie rozgrywki wieloosobowej i to warto też podkreślić, że często tak właśnie, znaczy przez długi czas tak właśnie było, że to dwójka królowała, może to się ostatnio zmieniło. Ale dobra, niech będzie, słuchajcie, witalność. Jeden chociaż punkcik, myślę, że nie zaszkodzi, potem lecimy w inteligencję dalej. Tutaj tę witalność już tak zapowiadałem od naprawdę dłuższego czasu i wydaje mi się, że wreszcie wypadałoby realnie do jej rozwoju przysiąść. I zobaczmy, jak wygląda kwestia ulepszenia tego. Jest jeszcze trzech grudek tej tytanitu mi brakuje. Więc dość dużo tutaj jednego migoczącego tytanitu, także jesteśmy też już naprawdę, można powiedzieć, no, przy tej granicy. Tego wymogu do ulepszenia. Dobra, to jest zbiornik z wodą po prostu. No okej, okay. Może i tak to się nazywa. To nie są w takim razie żadne ścieki, to nie są lochy, po prostu zbiornik z wodą i tyle. Nie ma się co za bardzo tym interesować. Słuchajcie, też ostatnio opublikowałem w zakładce społeczność na moim kanale na YouTubie harmonogram streamów, który również znajdziecie na moim fanpage'u, do którego link do mojego Facebooka po prostu znajdziecie w opisie tego filmu, a także na Discordzie. Serdecznie zapraszam do właśnie polubienia fanpage'a na Facebooku, czy do wpadnięcia na Discorda. Wszystko jak zwykle macie w opisie. No i tam jest pełna rozpiska streamów do końca miesiąca. Tych streamów będzie naprawdę dużo, bo są niemalże codziennie wieczorami. Chociaż w jeden dzień jest wyjątek i godzina jest troszeczkę inna. Dzisiaj również, jeżeli oglądacie ten materiał w poniedziałek, albo i oglądacie innego dnia, to też stream będzie. I to prawdopodobnie niedługo po premierze tego materiału. Także serdecznie zapraszam po więcej solusów na live'a. Tak się składa, że akurat tam na Twitchu streamuję, więc można sobie można sobie też wygodnie w apce, nawet na telefonie pooglądać. Dobrze, mamy tutaj miejsce, w którym pamiętam, jak bawiłem się na PvP i trollowałem innych graczy z gałązką, która pozwala mi zamienić się w jakiś element otoczenia. I tu się zmieniałem w takie figury, no i po prostu starałem się jakoś wtopić w otoczenie, aby ukryć się przed innymi graczami i zaatakować ich niepostrzeżenie. No i powiem szczerze, czasami to wychodziło. No ale to było niedawno po premierze, więc teraz już pewnie byłoby o to ciężko, bo każdy to wszystko zna. No i znowu ci cholerni łucznicy, nie? Co z tym łucznikiem? Nie widzi mnie. Serio? Czemu on mnie nie widzi dopiero wtedy, po tym jak mi zniknęła niewidzialność? To jest jakieś dziwne, nie? No ale okej, niech będzie. Dzień dobry, łuczniku. Ja ciebie też nie widziałem. Mimo to, że byłeś widzialny. O kurde. No nie wierzę, przetrzymany atak. Ach, Anor Londo. Nigdy się to miejsce po prostu nie zmieni. Słuchajcie, myślę, że to byłby dobry moment na zakończenie tego odcinka. Dotarliśmy do kolejnego ogniska. Wykończyliśmy wszystkich przeciwników, wyzbierałem wszystkie skarby, jakie były, zabiłem tych dwóch minibossów, odkryliśmy dodatkowe przymierze, także myślę, że naprawdę zrobiliśmy sporo. A dalszym eksploracją zajmiemy się już w przyszłym odcinku. Myślę, że te materiały będą znowu tak długie jak wszystkie poprzednie, bo ja z reguły staram się celować tutaj w około 30 minut, żeby film trwał, a jak było ostatnio, to sami wiecie, nie? Materiały po 40-45 minut, także mam nadzieję, że wybaczycie jeden film, który będzie o minutę krótszy niż domyślnie powinien być. Serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka oczywiście do końca, zachęcam też do subskrypcji kanału, jeśli tego jeszcze nie robicie, zapraszam również na streamki i zapraszam jutro już, mam nadzieję, normalnej godzinie, tak między 14 a 16 na kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Dark Souls 3 Czarodziejem. No i standardowo zachęcam do oceniania tego materiału i do pisania rad, a także po prostu komentarzy poniżej. Dziękuję bardzo raz jeszcze i do zobaczenia, do usłyszenia. Życzę wam miłego wieczoru. Trzymajcie się i pa, pa.